Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym materiale poświęconym tematowi porządkowania zbiorów i dzisiaj po sortowaniu bąbelkowym i po sortowaniu przez wybieranie omówimy sobie sortowanie przez wstawianie. Ta metoda polega na tym, że tworzymy sobie w naszym zbiorze taki jakby sztuczny podział na część posortowaną i część nieposortowaną. I będziemy brali z części nieposortowanej kolejne elementy i próbowali je umieszczać w dobre miejsce w części posortowanej, oczywiście używając porównań. Czyli na samym początku tylko jedna liczba będzie w części posortowanej, reszta należy do nieposortowanej, jedna z brzegu, tak, należy do posortowanej i będziemy starali się rozszerzać tą część posortowaną, wstawiając w nie kolejne wartości z części nieposortowanej we właściwe miejsce. I w jaki sposób my tą piątkę będziemy chcieli wstawić w dobre miejsce przed kreskę? Porównując, w pierwszym kroku porównujemy piątkę z dwunastką. Czy piątka powinna wyprzedzić dwunastkę? Czyli if, który będziemy tu widzieć, czy nasze 5 jest mniejsze od 12? I jak mamy odpowiedź tak, to robimy tą zamianę. Teraz 5 już nie mamy z czym porównać, bo 5 dobiło do lewej, więc idziemy dalej. Nasza część posortowana się rozrosła. Teraz pytamy, czy 8 musi wyprzedzić 12? Tak. Czyli czy 8 jest mniejsza od 12? Tak. No to wyprzedza. Czy 8 musi wyprzedzić 5? Nie. No to kończymy. Bierzemy się za 9. Czy 9 musi wyprzedzić 12? Tak. Czy 8? Nie. To kończymy i zobaczcie, 9 nie jest już sprawdzana z pozostałymi elementami po lewej. Skoro nie musi wyprzedzać 8, to nie musi na pewno i 5, prawda? Bo te są posortowane. Więc bierzemy się za 15. Czy ona musi wyprzedzić 12? Ależ skąd? I nie porównujemy jej już potem z tej 15 z 9, z 8, z 5? Nie, broń Boże. Porównaliśmy z 12, dostaliśmy odpowiedź nie, nie jest mniejsze, więc zaniechamy dalszych sprawdzeń, bierzemy się za 6. Czy 6 ma wyprzedzić 15? Tak. Czy 6 ma wyprzedzić 12? Tak. Czyli dopóki nie mamy odpowiedzi nie, to musimy ciągle pytać, tak? 6 mniejsze od 9? Tak. 6 mniejsze od 8? Tak. 6 mniejsze od 5? Nie. To bierzemy się za 3. 3 mniejsze od 15? Tak. Mniejsze od 12? Mniejsze od 9? Mniejsze od 8? Mniejsze od 6? Mniejsze od 5? Nie ma już z czym porównać, w związku z tym 12 teraz porównujemy. Czy mniejszy od 15? Tak. I koniec. Tym razem zaoszczędziliśmy. 9. Czy ma wyprzedzić 15? Czy ma wyprzedzić 12? Czy to 12 ma wyprzedzić? Czy ma wyprzedzić 9? Nie. Znowu połowę porównań zaoszczędziliśmy. Za to przy jedynce niestety nic nie zaoszczędzimy, bo jak widzicie, jedynka wyprzedzi wszystkie te elementy. Jedynka musi wyprzedzić każdy z elementów tej tablicy. Czyli będzie się porównywała i z 15, i z 12, i z 12, i z 9, i z 9, i z 8, i z 6, i z 5, i z 3, i wszystkie wyprzedzi. Stając na samym początku zbioru. Więc to jest całe sortowanie przez wstawianie. Omówiliśmy jego przebieg. Teraz zobaczmy na pseudokod. Dana jest jak zawsze tablica A i n, ilość elementów w tej tablicy. Indeksowana tablica jest od 1 do n. W wyniku mamy tą tablicę uzyskać uporządkowaną rosnąco. I co robimy? Ustawiamy kreskę przed drugim elementem, czyli k na 2. I to jest pętla, która będzie k zmieniała, czyli będzie przesuwała kreskę od 2 do n minus 1. Czyli ostatnia kreska będzie przed elementem, który jest na końcu. Czyli ustawiamy sobie kreskę, gdzie tam trzeba i dla wszystkich elementów i, tych przed kreską, k minus pierwszy, k minus drugi i tak dalej w kierunku aż do pierwszego, sprawdzamy, czy nasz i plus pierwszy, czyli ten, którego właśnie chcemy wstawić, jest większy niż ten ity. Jest mniejszy, oczywiście, jest mniejszy niż ten ity. Czyli to jest, dopóki uzyskujemy odpowiedź tak, to przestawiamy, więc jeśli zachodzi, że ten następny jest mniejszy od tego, co stoi przed nim, to je zamieniamy miejscami, tak? I tak będziemy sobie przechodzić tym i w kierunku lewej strony,
aż elementy się skończą lub aż nie dostaniemy odpowiedzi nie. Jak się okaże, że i plus pierwszy już nie jest mniejszy, bo jest na przykład równy, 2/9, albo jest większy, na przykład czy 12 ma wyprzedzić 9, nie, to już nie mamy słopa, nie mamy zamiany, tylko w przeciwnym wypadku mamy break. Break to znaczy przerwij wykonanie pętli, której pętli? Tej po i, tak? Czyli po prostu weźmiemy się za następną wartość k. Tamta pętla nie została przerwana breakiem. Więc ona przesunie kreskę i bierzemy się za następny element, tak długo, aż k będzie mniejsze bądź równe n minus 1. To taki pseudokod. Jakie zalety ma sortowanie przez stawianie? No oczywiście, że działa, tak jak pozostałe metody. A druga zaleta to jest taka, w porównaniu z bąbelkami i z metodą sortowania przez wybór, to zaleta jest taka, że ta metoda potrafi, jak widzieliście, uwzględnić kolejność danych na wejściu. To znaczy nie wykonuje tych porównań więcej niż trzeba. Ona porównuje, czy nasz element ma wyprzedzić kolejny, czy dalej tak przesuwając się w lewą stronę, czy ma wyprzedzać jeszcze następne. Natomiast w momencie, kiedy uzyskamy odpowiedź, nie trzeba go wyprzedzać, to zaniechamy dalszych porównań i te wszystkie elementy po lewej już nie będą z naszym porównywane. Tak? Czyli wykonuje, jeśli dane są fragmentami posortowane lub wstępnie posortowane, wykonuje mniej porównań i przestawień. Prawda? Jakie są wady? Pesymistyczna złożoność tego algorytmu. To jest jego wada, bo pesymistyczna jest wtedy, kiedy dane są odwrotnie posortowane. Czyli omówmy sobie złożoność. Jaka pesymistyczna złożoność dla tablicy odwrotnie posortowanej może mieć tu miejsce? Mianowicie, na początku, gdyby nasz jeden element na początku pierwszy był w części posortowanej i chcielibyśmy... Elementy mamy odwrotnie posortowane i chcemy umieścić ten, który jest mniejszy, przed tym, który jest większy. Czyli on musi, każdy jeden musi wyprzedzić wszystkie, które przed nim są, prawda? Czyli pierwszy wyprzedza tylko jeden element, ale drugi, kiedy kreska jest już, przed kreską są już dwa elementy w części posortowanej, to musimy dwa wyprzedzenia zrobić. Trzeci musi trzy wyprzedzenia zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ostatni element n minus 1 razy, tak jak ta jedynka w naszym przykładzie, wszystkie inne wyprzedzi. Ten wzór, ta suma, to jest nic innego jak suma ciągu arytmetycznego, gdzie pierwszy wyraz jest jedynką, ostatni wyraz jest n minus 1, a ilość wyrazów to jest też n minus 1. W związku z tym wzór na sumę zastosowawszy, otrzymujemy złożoność kwadratową, nie inną niż w przypadku bąbelków, nie inną niż w przypadku wybierania. Pesymistyczna złożoność jest taka sama. Natomiast ten algorytm ma taką zaletę, że potrafi wykorzystać wstępne uporządkowanie czy fragmentaryczne uporządkowanie danych i nie robić tych porównań niepotrzebnie. Co tu jeszcze o nim możemy powiedzieć? To, co omówiliśmy, to było wstawianie proste, tak się o tym mówi, wstawianie liniowe, tak? Sortowanie przez wstawianie można wykonać też wstawiając binarnie. To znaczy, jeśli dany element chcemy wstawić w dobre miejsce, w posortowanym ciągu, to możemy przez połowienie, metodą dzielić zwyciężać, znaleźć mu dobre miejsce, bo my nie musimy z każdym od lewej go porównywać, tylko możemy na przykład strzelić w połowę tego posortowanego ciągu i sprawdzić, czy nasz element będzie wstawiony przed tą połową, czy za tą połową. I tak postępować, aż znajdziemy mu miejsce. Co zyskujemy? Gdybyśmy mieli po lewej od kreski 1024 elementy na przykład, to sortowanie liniowe, wstawianie liniowe wykona 1024 pesymistycznie, 1024 porównania, tak jak ta jedynka. Wszystkie 1024 elementy będzie trzeba wyprzedzić. A jeśli będziemy wstawiać binarnie przez połowienie, to wykonamy 10 porównań. Czy to jest duży zysk? Tak, to jest duży zysk. Implementacja takiego wstawiania binarnego na tablicy jest trudna, ponieważ i tak wszystkie elementy musiałyby się przesunąć w prawo, jeśli wstawiamy coś pomiędzy, tak? Bo nie ma w tablicy czegoś takiego jak wstaw do środka, wstaw pomiędzy. To by było mało efektywne, prawda? Natomiast jest taka wersja z tym wstawianiem binarnym i musicie o tym wiedzieć.
To wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za udział w kolejnym moim filmiku. Zachęcam do słuchania następnych i do usłyszenia.